Hej, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Elir i zaczynamy z grubej rury. Moi drodzy, przygotowujemy się do questa. Za chwilę 84 hajwy powinny się gdzieś pojawić, więc moi ludzie są już częściowo na pozycjach. Zobaczymy, co gdzie się będzie działo. Oczywiście część ekipy została wysłana do elektrowni. Bo obawiam się, że tutaj mogą spróbować robale się pojawić. Oczekuję... O, fuck, wiedziałem. Dobra, odwrót, 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 odwrót. Odwrót. Czy tylko tutaj? Tak, wychodzi na to, że tylko tam. Zatem wszystkie... Cała ekipa... biegnie tutaj, natomiast ja mam duży problem, bo jeżeli rozwalą reaktor, to będzie pozamiatane. O matko, wyłażą i to mocno zacina mi grę. Tak jest, mocno tu wyłażą. O Jezu. Moje FPS-y umarły. Moje FPS-y umarły w tym momencie. Chciałbym, żeby się te drzwi zamknęły. Przynajmniej do czasu, aż tutaj... O matko. O matko. Mam nadzieję, że nie postanowią rozwalić reaktora, bo jeżeli postanowią rozwalić reaktor, to będzie tutaj dupa i to zbita. Huh. Jeszcze deszcz. No na jedyna szansa tu jest dobra, jeżeli ta ekipa z dołu tu się pośpieszy właśnie oni. O, Koro. Koro, co ty robisz? Ty masz broń w ogóle? Nie, ty nie masz broni. Wracaj. Jeżeli oni się pośpieszą... Nie, gdzie wy biegniecie? Jezu. Nie, oni biegną nie w tą stronę, w którą ja bym chciał, żeby oni biegli. Moment. Chwila. Ja to muszę zatrzymać. Bo to nie ma sensu. Oni się tu chwilowo... No oni tutaj spróbują się poprzebijać oczywiście. Tutaj druga ekipa już biegnie. Myślałem, że wyjdą tu, ale coś mnie tknęło. Mówię, trzeba obsadzić reaktor. Ten reaktor jeszcze nie funkcjonuje, więc... Dobra, wy musicie się wycofać. Aż tutaj, na drugi koniec, jak oni się wbiją do środka. To żebyście mogli strzelać. Co tu się dzieje? Tu będą się próbowali przebijać. Ten reaktor jest niezabezpieczony, więc on może... On może rypnąć. Okej, okay, ale dlaczego oni jakoś tak dziwnie biegną? Nie, oni biegną wszyscy tu z jakiegoś powodu, a ja nie chcę, żeby oni tu biegli, chcę, żeby biegli tu. Dobrze, że ja ich stąd zabrałem, bo oni by tu po prostu instant death byłby dla nich. Na szczęście oni są wszyscy... w jednym miejscu. Ale jak oni tak będą biegali jak kurczaki bez głowy, to mi nic tu nie da.
Jason, Squid, tutaj cała ekipa już wam biegnie na ratunek. Im chwilę zajmie, zanim oni się w ogóle przegryzą przez to wszystko. Na szczęście poustawiałem to z plastilu. Na szczęście to wszystko powstało z plastilu, więc nawet tutaj będąc się próbuję... No nie, tu akurat nie jest z plastilu. Ale jestem w stanie... tu chociaż trochę ogarniać. Nie chcę używać artylerii tutaj, bo użycie tu artylerii to jeżeli pierdyknę w reaktor, nawet przez przypadek, to to będzie kiepsko. Tesle nie są w stanie tutaj namierzyć tego. Ewentualnie mogą próbować odciąć chłodzenie do reaktora, ale ten reaktor jeszcze nie funkcjonuje, więc to spokojnie. Bardziej muszę się zacząć ich pozbywać, bo te hajwy zaczną mi tu wypluwać więcej robali. Ci są tu zamknięci w reaktorze na razie, więc... słaba opcja dla nich. Co tu się dzieje? Tu nadbiega już kolejna ekipa. No, FPS-y, żyjcie. Przy tej ilości robali nawet mój komputer nie daje rady. Tym bardziej, że oni tu są tak strasznie skupieni. Dobrze, dobrze, że oni nie są w stanie tak szybko się stąd wydostać. I ten reaktor. Ja muszę się dostać do pokoju pomieszczenia kontrolnego, żeby wygasić reaktor. Dobra, czy oni tu są w stanie do czegokolwiek strzelać? Tak, wychodzi na to, że będą próbowali strzelać. Tak, będą próbowali strzelać. Aczkolwiek trochę to potrwa. Tutaj nawet strzelanie w tłum będzie miało sens. Dobra. Trzeba to zrobić inaczej. Nie wiem, do czego oni się będą... No, oni się będą już próbowali tutaj wydostać, jak są atakowani. Dobrze. Ale ja tutaj mam kilka osób, które nie są w stanie walczyć. Trudno. Potrzebuję, żeby oni się zaangażowali w walkę jakkolwiek. Czyli, żeby obsadzili wyrzutnie. Potrzebuję tutaj jednakowoż wsparcia artyleryjskiego, bo inaczej to tutaj się to... zaczynają mi niszczyć ten budowlę. Lądowisko mi zaczynają psuć. Aha, zaczynają mi obgryzać rury od tego. Od chłodzenia. Na szczęście jest ustawiony autoscram, więc ten reaktor jak straci chłodzenie, to powinien być w stanie się... powinien się wygasić samoistnie. Dobra, moja ekipa tutaj już widzę, że... po całości zaczynają się tu wsypywać, włączać do walki. Dobra, ja może do was wrócę, jak trochę się FPS ogarną. Okej, moi drodzy, wracam do was. Trochę się te FPS uspokoiły.
No cóż, udało mi się tutaj trochę sytuację ogarnąć, zaczęły wychodzić, natomiast sama elektrownia znajduje się pod ogniem artyleryjskim. Odcięły zasilanie do reaktora, nie wiem co tam się dzieje, na razie jeszcze nie wybuchł, więc no, trzeba mieć nadzieję, że skram zadziałał. Ekipa tutaj ze środka z reaktora, jak widzicie, włączyła się do walki, natomiast z cholera otwarte zostały drzwi tutaj, więc robale zaczynają się rozłazić. Nie jestem w stanie tutaj ich zamknąć na razie, dopóki one tutaj wychodzą, więc znajduję się tak trochę pod takim tutaj, zamknięciu. Właśnie, bo tu z tyłu też zaczynają robale wyłazić. Wesprzeć ekipę broniącą tyłów, bo one zaczynają tutaj się rozłazić na wszystkie strony. Nie wiem kto to jest, Town Guard of Mini. A, przyszli mi z pomocą. Fajnie, wszystko pięknie cacy, ale ja tak czy inaczej nadal potrzebuję ich tu powstrzymać, więc tutaj ta walka będzie przez jakiś czas trwała, przynajmniej do czasu kiedy drzwi nie zostaną zamknięte. A to tak szybko nie potrwa, bo ten robal tutaj, Mega Spider tutaj pilnuje, żeby te drzwi nie zostały zamknięte. Oho, idzie kolejny ostrzał rakietowy. Mam nadzieję, że nie trafi reaktora. O. To cóż, to jedyna większa szansa na powstrzymanie robali. To jest prowadzenie ognia, nawet jeżeli miałbym stracić całą tą bazę, to na razie udało mi się nie trafić w reaktor. Natomiast udało mi się, zgrupowali się w tym jednym miejscu. Próba wyjścia stąd no, kończy się tym, że stają się tutaj wdzięcznym celem do strzału przez wszystkich. Właśnie oni tutaj będą próbowali, te robale się próbują tu mocno rozłazić. No i tutaj pilnują jak mogą. Nie, tutaj w środku leży robal, więc te drzwi się nie zamkną. Okej, musimy tutaj przekierować ogień artylerii bliżej tutaj, tej strony. Niech ta artyleria tutaj ostrzeliwuje to. Chociaż tu już końcówka rakiet została, więc... Jak to wygląda sytuacja? Tutaj bronią się z tej strony, także tutaj mogą spokojnie działać. Idzie kolejny ostrzał rakietowy. Mam nadzieję, że coś tu... O, dobre trafienie. Mam nadzieję, że coś tutaj więcej podziałają. No nie, no za bardzo tu nie podziałają, widzę. Dobra, ale w przypadku tego, co tu się dzieje... Tu już nie mamy rakiet, więc przesiadaj się tu. Pig, tobie została jedna rakieta. Szkoda się tu w ogóle bawić. To masz jeszcze 11 rakiet, czyli jakieś dwie salwy. Musimy przejść do walki na, że tak powiem, na ulicach.
jak tu wygląda akcja. Tu wygląda tak, że chłopaki mają... że tu się wszyscy wycofali, więc wchodzimy oczyszczać... oczyszczać elektrownię. Trzeba to zrobić, żeby nie spełniły się dalej. Tymczasem tutaj... zrobimy dwie grupy. I ruszymy do oczyszczania. Tu oczywiście wszystko do wybicia. Ale chyba najgorsze mamy za sobą. Tutaj trzeba... Orange. No niezłe trafienie, niezłe. Nie powiem. A, zapominam, że tego nie mogę zrobić w ten sposób. Dobra. Wy już przystańcie. Z wami co tu się dzieje? Tu jest w miarę spokój. Żebyście nie pieprznęli swoich! Dobra, tutaj musimy... pomieszczenie za pomieszczeniem... czyścić. Będzie śmieci do zebrania. Oczywiście przede wszystkim dobra, co z nimi? Kiepsko. Tak, to jest doskonały moment na takie rzeczy. No dobra, ale chyba najgorsze tu mamy już za sobą, więc powoli możemy ich... Sardin, Mol, możecie się tutaj, że tak powiem... Tak jest, tutaj można już spokojnie się zająć tym, co do nas należy. Sześć godzin. Nie, best quality. To też best quality. Mam nadzieję, że to przeżyje. Dobra. Cała reszta też tutaj już może się zająć naprawianiem. Reaktor nie wybuchł z jakiegoś powodu. No dobra. Okej. Czyli czeka nas teraz... Czeka nas teraz ogromna odbudowa. Odbudowa i sprzątanie. Na szczęście reaktor nie wybuchł. Jest nieźle. Bo było się też bez strat. Dobrze, że tych tutaj zebrałem i uciekłem z nimi do reaktora. I dobrze, że tu są te grube mury, że oni się nie przegryźli. Bo jakby się przegryźli tutaj do reaktora i rozwalili reaktor, no mogłoby być niefajnie.
Ale to pokazuje, że mój bunkier dowodzenia musi zostać rozbudowany i muszę mieć tutaj konsolę. Muszę tutaj mieć konsolę od reaktora. Alvargo, też możesz już. No właśnie, tutaj trzeba będzie to wszystko naprawić, popodłączać na nowo, ponaprawiać dach, pouzupełniać zapasy amunicji. Jestem pod wrażeniem, że pomimo tego niecelnego ostrzału rakietowego nie trafiłem w żaden z... Żaden pocisk nie trafił reaktora. To prawda, nie będę z tego powodu narzekał, raczej będę się cieszył, natomiast no... A, dobra, czy tego nie musicie odbudowywać, bo to już się ten... Czyli tutaj chcemy, żeby powstał tak naprawdę asfalt. Dobra. Naprawa dachu, sprzątanie, odkurzanie. Podłączenie wszystkiego, uptime. Zadziałał Scrum, auto Scrum zadziałał. To dobrze, że zadziałało. Nie zdążyłem dotrzeć do reaktora, do konsoli. Na szczęście automatyczne systemy zadziałały, co zapobiegło no dość poważnej katastrofie. Nie mamy zasilania. No właśnie, reaktory nie funkcjonują. Działamy na zasilaniu pomocniczym, że tak powiem. Ja tu rozebrałem, w międzyczasie zacząłem rozbierać elektrownię, więc tak, działamy tylko i wyłącznie na zasilaniu awaryjnym. Ale myślę, że zdążymy się odbudować, zanim braknie nam chociaż 82 tysiące, no to całe uzbrojenie tutaj sporo pobiera. To wszystko tutaj jest do podobijania. Oczywiście gotowania. Nie będziemy gotować z mięsa. Mam nadzieję, że to jest wyłączone. Animal Insect Corps. Nie. Insect Corpsów nie będziemy przerabiać. No właśnie. Insect Corpsów nie będziemy przerabiać. Insect Corpsy chcemy wywalić na... Insect Corps, Insect Jelly, ok. I Insect Meat. To wszystko chcemy wywalić. Floyd? Floyd, co ty jest? Czy ty nie masz gdzie spać? Floyd? Czyżby już wszystkie mieszkania były zajęte? Tak. Mhm. Tak jest, czyli teraz zostaje tylko zajmowanie im łóżek w wspólnym baraku. No dobrze. Skoro tak, to tak. Aczkolwiek muszę przyznać, że to było intensywne. No na terenie elektrowni, w pobliżu reaktora, takie rzeczy, no powiem szczerze, że... Bardziej, że teraz wszystko jest już tutaj wyłączone. I baterie też nas spieprzają tak dość szybko. Dobrze by było to wszystko popodłączać jak najszybciej. O, przywracają konsolę. Dobrze, że zostawiłem ten mur. Miałem go przebudować. Ale dobrze, że go zostawiłem.
Dobra, konsola odbudowana. Natomiast nic mi to na razie nie daje, dopóki nie będą podłączane kable z powrotem i rurociągi z powrotem. No dobra, dobijają. Dobijają robactwo. Nie, Jennifer, czemu ty jesz insect jelly? Okej, nie no, spoko. Tutaj ta dwójka, co przyszła mi z pomocą, no cóż, no trzeba im pomóc. Przybyli z odsieczą, no co prawda dużo tutaj nie zrobili, ale... Ale zawsze liczy się gest, prawda? Więc tutaj jak najbardziej należy się cieszyć, że coś takiego się... Że w ogóle przyszli. Nas czeka teraz tutaj odbudowa tego. Być może nawet stracimy zasilanie. No, jest taka opcja, że stracimy zasilanie. Niedobrze. Dobra, musimy powyłączać wieżyczki niepotrzebne. No bo to już baterie nam wysychają. Dobra, to na razie to nie jest punkt pierwszy. Punkt pierwszy, najważniejszy, to są przywrócenie reaktora do stanu używalności. $79 000 zużywanego prądu. 78. Jak cewki. Cewki Tesli też zużywają masę. 23, dobra. O właśnie, i zaczyna nam zdychać zasilanie w całej bazie. To wymaga drastycznych kroków, którym będzie po wyłączeniu wszystkiego, co jest w tej chwili zbędne. Aczkolwiek może to być trudne. Niemniej jednak nie mamy wyjścia, musimy to zrobić, bo bez zasilania nie przywrócimy nawet prądu. Więc tutaj musimy... Animalsy to wracać do siebie. Dobra. A, no i tutaj to nam będzie zżerało masę prądu. Dobra. Chociaż tutaj to... Moment, bo są chyba... Wyłączniki, nie? Power switche. No właśnie, jest power switch. Którędy tu biegnie zasilanie? Czy oni mają jedną linię zasilania tutaj? W którą wbiega tu prąd? Dwie. Dobra, nie róbcie tu z tym nic. Zrobimy tutaj power switcha i wyłączymy po prostu z jednego źródła. Pyk. Właśnie tutaj przywracamy powoli sprawność w elektrowni.
What the fuck? Którędy tu jeszcze prąd biegnie do was? A, tutaj. Tu, tu i tu, dobra. Potrzebujemy reinforced wall. Jason, sleeping, szakal. Making medicine, to nie, to musi zostać. Rearming multi-barrel rocket launcher, to też zostaje. Clean dirt, dobra. Bug, nie no, sprzątanko tutaj, howling. Dobra. O, ty jesz, to ty się zajmie budową tego. Low reactor cooling. Na razie to i tak żaden reaktor nie funkcjonuje. No właśnie, dobra. Designate power. Floyd. Dobra, Floyd tutaj będzie spał. Resting. Dobra, priorytet wyłączyć prąd z tej strony. Okej. Jak to wygląda z zasilaniem? No minus 1100. Dobra, pozbędziemy się tutaj. Wyłączymy jeszcze artylerię. No tutaj jest dużo teraz do zrobienia. No, dopóki nie podłączymy z powrotem reaktora, to będzie ciężko. Będzie trzeba robić oszczędności na prądzie. Z tym zasilaniem tutaj jesteśmy tak na minimum, widzę. To zasilanie tak trochę jest, a trochę go nie ma, widzę. Mocno. W złym momencie nastąpił ten atak, w bardzo złym momencie dla mnie. Ale w takim razie zrobimy to w ten sposób. Postawimy sobie trzy generatory diesla tutaj. To wiem, bo wiem, że będę chciał zmieścić tutaj jeszcze jedną turbinę, więc na spokojnie dwie turbiny mi tu wystarczą. Dobrze, że nie zburzyłem wszystkich tych reaktorów, tych agregatów. No znoszą do turbiny, ale dobra, na razie to tutaj nie interesuje mnie to. Plastilu mam dużo. I właśnie dzwoni moja małżonka.
Okej, okay, już jestem z powrotem. Dobra, widzę, że przywracają... Tak, przywracają do... reaktora drugiego. Tu nie ma chyba jeszcze pełnej obsady, że tak powiem, w tym reaktorze. Rzeczy. Dobra, stal też mi zaczyna zjeżdżać. Prąd się pojawia i znika. Tu widzę, że wynoszą już nasze wesołe robactwo. Wszystko fajnie, pięknie, cacy, ale ja to potrzebuję, żeby oni budowali. Dobra, tu widzę, że znoszą. Dobra, nawet przywracają te skrzynki z uranem, dobrze. Powolutku, powolutku tu widzę. No jeszcze rury, żeby do końca zrobili i już będzie fajnie. To trzeba stąd powynosić. Gracie widzę elegancko tutaj, lubi ten Insect Jelly. Nie mam pytań. No najgorsze jest to, że lodówki mi się kurde wyłączają. Chociaż widzę, że... jakiejś ogromnej tragedii nie ma. Dobra, mamy Threat Detection. Jeśli byłoby zasilanie, to byłby Threat Detection. Natomiast nie mamy zasilania. Na razie walczymy o to, żeby przywrócić prąd. Aha. Maskulo, weź to wyłącz. Dobra, wyłączamy z powrotem to. Widzę, że tu powstała trzecia wtyczka. Dobra, tu mamy wyłączone w takim razie. Tutaj turbiny potrzebują po 500 watów, a nie funkcjonują w tym momencie. Więc nie ma sensu, żeby one pracowały i zużywały prąd. No mocno, mocno problematyczny się okazał ten atak, tym bardziej, że jeżeli teraz doszłoby do kolejnego jakiegoś ataku, nie mamy prądu, więc cała obrona skupi się tylko i wyłącznie na naszych, że tak powiem, obywatelach. A z tym może być różnie. Dlatego jak najszybciej musimy przywrócić zasilanie. Obie wieże po 550. Tak samo do wyłączenia. No tak, no tak, no tutaj trzeba... A, last event members exited wam. No tak, bo uleczyłem ich. Zostali wyleczeni, więc... Dobra, ci się tutaj
ala szkolenie mają. Tutaj Michał, widzę, odbudowuje pluton. No właśnie, kolejny z 70 do 93. Dobra, powoli tutaj. No jedzenie też jest ważne, że też to żarcie musimy uzupełniać. Christian tutaj, widzę, kończy ten kolejną elektrownię. Tam powinno trochę dać boosta do... boosta do... generowanego prądu. No tak, no. Teraz mamy typową walkę o... znowu walkę o przetrwanie tak naprawdę. Może nie jakąś wielce dramatyczną, ale... ale nadal... wszystko się w każdej chwili może spierdzielić. Nadal, mimo wszystko, do przywrócenia zasilania, no to niestety będzie trzeba... O, wskoczyło zasilanie. No niestety, zużycie prądu mamy dużo większe niż to, co jesteśmy w stanie w tej chwili wygenerować. Widzę, że kolejny generator Michał zaczął składać, więc to jest jak najbardziej nam na rękę. O, mamy... O, jest alfa i jest beta, dobra. Ale nie jesteśmy w stanie chyba przywrócić w tym momencie... Czy jesteśmy w stanie przywrócić zasilanie? No nie, alfa jest niepodłączona. A również nie mamy żadnej turbiny uruchomionej. Dobra, uruchomimy dwie turbiny w takim razie. Alvargo, na razie się wstrzyma... Aha, Squid ma... Dobra, Squid już idzie uruchomić to. Chłodzenie mamy... Water cooling powinien być, ale nikt go nie ma. No nie, tego dużego reaktora nie odpalę. Nie ma takiej możliwości, żebym ten duży reaktor odpalił. Z prostej przyczyny, ten reaktor nie wytrzyma... chłodzenie... O nie! Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek, no mamy problem, mamy duży problem, ale myślę, że się z nim uporamy. W tym momencie żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, pa, pa.